Cześć, cześć. 3-4 razem. 3-4. Cześć! Witamy Was na kanale DDOB. Dzisiaj będziemy wybierać najprzystojniejszego youtubera. Mamy tutaj szklany słoik, w którym są losy. Będziemy losować po dwie karteczki. Na nich są napisane pseudonimy, nazwiska youtuberów i będziemy wybierać z nich jednego. Później przy kolejnym losowaniu kolejnego dobierać. Tak, będziemy dobierać. Zobaczymy, kto jest najprzystojniejszy, wiecie, o co chodzi, posłuchajcie, te zasady, że każdy to zna. Każdy zna tę zabawę, no. Oczywiście, że tak. Tylko tyle, że będziemy musiały wybrać we dwie zgodnie, a to może być problem, dlatego że mamy inny gust. Tak. Zupełnie inny, dobra. Czyli tak, ja losuję tutaj z brzegu. Otwieramy. Ja już otworzyłam. Łukasz Jakubiak. Ja mam Marcina Stankiewicza. Okej. Okay. Dobra, no to znajdźmy ich tutaj. Tak, żebyśmy mogli sobie. Żebyśmy sobie mogli przypomnieć. Może jakieś będzie super zdjęcie. A, tu jest Marcin, ja mam Martina. I to jest mega trudny wybór. Dla mnie nie, dlatego że znam osobiście Martina. No tak, no. To ja też znam Martina. Dlatego ja bieramy Łukasza. Nie. Dobra, nie. Nie musimy razem wybrać. Dobra. Ja bym chciała wybrać chyba jednak Martina, no. No bo on jest młodszy, taki wiesz. No, tak, tak, no ja też wolę wybrać Martina. Tak. Okej. Okay. Łukasz niestety. See you. Papa. I jego tutaj to też, kartoteka. A. Dobra. I teraz jedną losujemy, tak? To dobra. Losuj. Okej. Okay. Kto tam będzie? Martin kontra? Czarek Jóźwik. Przypomnijmy sobie jego wizualizację. A, takie śmieszne zdjęcie. Słodkie, urocze. Nie no, słodkie. Ja lubię bardzo Czarka i ja bym chyba tutaj Czarka wybrała. Ja lubię i Czarka, i Martina. Ja też lubię, ale... Czarek ma coś takiego fajnego w oczach. Okej, okay, no. Będę z tobą zgodna. Czarek wybieramy ma to Czarka. Coś? Martin na razie. Papa. Teraz ja dobieram do Czarka. Zobaczymy, jaką ma Czarek konkurencję. Czarek ma konkurencję Blowek. Ciekawy jest. Hmm. I mimo, że wolę blondynów, pokażmy to tym razem będę wolała chyba... Blowek ma ile lat w tej chwili? No tak 22. Coś takiego. A Czarek jest starszy. Ja bym wolała starszego. Ja też. No, zostawiamy Czara. Blowek. Czarek, to niezwyciężony jest. No do końca zostanie. Cyber Marian. W ogóle wiesz, że się minęłyśmy z nim? Wiesz, że on był teraz w Grodzisku, tam gdzie my? A tak, przyjechał. Tak, ja widziałam, że on był. Tylko nie wiem, myślę, że na mega na chwilę, bo widziałam dosłownie, że ktoś sobie z nim jedno zdjęcie zrobił. Fajnie byłoby się na jego temat wypowiadać, bo jeszcze nie miałyśmy, też nie miałaś okazji. Nie, ja go jeszcze nie poznawałam. Okej, więc no co tutaj dużo mówić, no, jako że Cyber Marian. Ja też miałam się w głowę. A, dobra. Czy to się nagrało? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że no, tak. Wiem, no wszystko się nagrywa. Niech twój... Jeszcze pewnie w montażu, ko pozdrawiam montażystę, pewnie da coś takiego. Wracając, Cyber Marian wydał książkę, ale nigdy nie widziałam jego twarzy, ponieważ ma zawsze swój look nierozłączny, okulary. Właśnie. Nie wiadomo, jak on wygląda. I to jest ten problem, ale ma, widzimy ładne oczy. Usta, tutaj wszystko, nosek zgrabny powoduje to, że jest bardziej interesujący, więc ja bym go wybrała. Ty to lubisz kota w worku, ja bym została przy Czarku. No ja mam ochotę po prostu zaryzykować. No nie wiem, nie jestem przekonana. Naprawdę? Wydaje mi się, że najprzystojniejszego. Dobra, okej, no dobrze. Czarek. No nie, no musi być Czarek, no. Sorry, Cyber Marian, nie pokazałeś się nam nigdy. Ja uważam, że... Czarek. Istnieje szansa? Dobra. Paweł Swinarski dla pieniędzy. A, Paweł. Swinarski. Na żywo go znasz? Tak. Brawo. Widziałam go u Igora. Znaczy wiesz co, wiesz jak on jest? No. On jest taki, że on ma gadane, takie, że dobre ma gadane do dziewczyn, jest taki, wiesz... Aha, że... Ja bym została przy Czarku, ponieważ ja nie lubię takiego, takiego sposobu podrywu, takiego... Taki nadmiernie pewny siebie, bezpośredni? Tak, coś takiego, bezpośredni za bardzo jest, no. Mhm, okay. Chyba tak, coś takiego. Ja to tak wyczuwam, ale może go dobrze nie znam. No dobra, okej. Okay. No cóż! Kurczę, Czaro! Czarek! Niezły jesteś. Czy to będzie oglądać mój chłopak? Gonciarz.
Krzysztof Gonciarz. Krzysztof tak? Gonciarz. Co by tutaj powiedzieć, Marty? No co, no oceniamy wygląd. No to... Fajne okulary ma Krzysio. Nie no, Czarek. Wolę Czarka. No, tak. Krzysiu, pozdrawiamy. No nie no! Wyrzucamy Krzysia, dawaj losujesz. No nie się tego. Owca. Uuu! Teraz owca. Będą mięśnie kontra... Kontra nie mięśnie. Ja już owce tutaj widziałam kilka razy, nie powiem, że nie. No ja dosłownie kilka dni temu. Też go widziałeś? Tak, tak. Tylko widzimy za kilka dni znowu. Nie? Dokładnie o! Tak. Jestem na bieżąco. No tutaj. No, jak się Michał przypnie, to naprawdę. Jest na co popatrzeć. No tak, no tutaj po prostu miał taką. Nie no, dla mnie, dla mnie mięśnie wygrywają. No tak, dla ciebie mięśnie wygrywają. Dla mnie może niekoniecznie. Ale owce znam osobiście. On ma taki w sobie coś. I ma w sobie coś takiego, coś taki uśmiech. No, taki ma coś. To sobie. Spojrzenie. Tutaj wybieramy spośród Czarka i owcy Michała. Michała. I Michał jest blondynem. I Michał jest blondynem. To akurat Czarek, długo wytrzymałeś. Tak, ale dobra, no. Tak, no, zostawiamy. Zostawiamy mięśnie. Co wysoki będzie... jest bardzo. O, Michał jest wysoki. No, Michał jest bardzo wysoki. Co będzie mocniejsze niż mięśnie? Losuj. Co może być? Co może być? Dany. Okej. Okay. Dany bardzo sympatyczny. Oceniamy wygląd. Włoch. Tak, tak. Ale chcę jakoś obraz cały pokazać. Tak, tak, tak. Dany jest niższy. Dużo niższy. Właśnie. Dużo niższy. Dany jest niższy nawet od nas niższy. Więc wzrost jednak ma znaczenie przy wybieraniu przystojnego mężczyzny. Tak, tak, dlatego też, no i Dany nie chodzi na siłkę, tylko jest taki raczej. No on nie, on trochę ćwiczy, wiesz, już może mu tak nie ujmuj. Ale nie, no nie, no ja nie lubię po prostu za bardzo brunetów, więc ja nie będę się upierała. Tak, ja znaczy nie będę nawet. Nie ma dyskusji. Nie, dobra. Nie ma dyskusji. Dobra, mamy Gimpera. Okay. A Gimper teraz dance, dance, dance. No. Tylko Dance 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 to jest nazwa innego programu. No, nieważne, nie będziemy tutaj programów reklamować. No, ale właśnie trochę to tak zrobiłaś. Ale dobra, okej, okay, mamy Gimpera. Mamy Gimpera, prezentuje się w następnym... Gimpera to chyba każdy zna. No i tak. No patrz, oczy ma takie w moim kolorze nawet. No. Ale to jest to, co ja mówiłam przy Pawle. Dla pieniędzy. Tutaj jest brak włosów. No i właśnie, to jest faktycznie, myślę, że determinuje nasz wybór, który jeszcze, co prawda, którego nie dokonałyśmy, ale... My się na pamięć znamy. Właśnie, ale ja uważam, że on ma bardzo ładne rysy i gdyby... Twarz ma ładną, ma ładne i usta, i oczy, tak, i wszystko jest okej, okay, ale jest po prostu łysy, ja nie jestem w stanie. Jest tego, tak. Więc... się zakochać w kimś, kto jest... Słuchaj, gdybyśmy dostały zdjęcie w czapce, może byśmy inaczej spojrzeli. No właśnie, dlaczego nie... Ale on chyba nie ukrywa tego, tylko no, dla niego to jest taki nasz znak szczególny. Inaczej się tak ten... No tak, ale... Okay. Ciekawe co, ile on musi się godzić. Okay. A może... A może byśmy... Dobra, okej. Okay. Michał zostaje. Michał zostaje, bo ponieważ Michał ma muskulaturę. Gimper, see you. No. Naruciak. I teraz tak, Marti, ty masz do niego słabość. Mam taką dużą słabość do Naruciaka. Właśnie, naprawdę. lubisz go. No ale on jest dużo młodszy oglądać. Niż Michał. Ale super, patrz. Tak, według tego zdjęcia, no jest uroczy. Ja i nie ja bym tylko wybrała. O, w ogóle jego rozumiem, taką prezencję, taką charyzmę. Taką, no, on ma no taką, dobrze. Ma i taki fajny. No dobrze, no to pozdrawiam serdecznie. Czyli nie, ja wybieram Naruciaka. Dobra, ale wiesz co, nie wiem, kiedy się będziemy w końcu kłócić. Tym razem jestem z tobą nadal zgodna, więc no dobra. Też wybieram Naruciaka. Michał. Uroczy jest bardzo. Dobra, Naruciak jest. To już jest taki... No. Ciężki próg do przeskoczenia, no, żeby ale się Naruciaka. No ale jest trochę zbyt śliczny, dla mnie jest zbyt śliczny, taki wiesz, ja wolę jak chłopak nie jest A taki on ładny. Chodzi na siłkę? On jest podobny do mojego chłopaka, więc ja wybieram go. A, dobra. Stuart, wygrałeś ten cały challenge. Jesteś najprzystojniejszym youtuberem. I teraz powinna być muzyczka. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. Jak zwykle jesteśmy z wami praktycznie w każdy dzień tygodnia, także musicie koniecznie zaglądać. I zostawiajcie komentarz, kto według was jest najprzystojniejszym youtuberem.
Masz coś jeszcze do dodania, Paulinka, dla naszych widzów? Dajcie znać, czy się zgadzacie z naszym wyborem i zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No. Pa, pa! Cześć!